Hejo, z tej strony Gingerowa, a na waszych ekranach Simsy i nasza Maja z Wierzbowej Zatoczki. Odcinek zacznę od takiej krótkiej informacji. Jak na pewno wiecie, bo już o tym wspominałam, dzisiaj właśnie zaczynamy urlop, zaczynamy wakacje z moim mężem i przez ten czas będą się pojawiały filmy, dlatego że nagrałam je nieco wcześniej, dlatego że nie chciałam znowu robić przerwy na kanale i filmy będą się pojawiały, ale następny odcinek Mai z Wierzbowej Zatoczki przypada na 24 czerwca chyba, czekajcie, sobie sprawdzę w mojej rozpisce. Tak, powinien być 24 czerwca w piątek. Ale właśnie na ten piątek przypada ostatni dzień urlopu i przypada koncert Within Temptation w Rzeszowie, na który jadę. No i niestety nie zdążyłam nagrać tego odcinka Mai i nie zdążę, bo po prostu mam ten urlop bardzo wypełniony i nie dam rady niestety znaleźć czasu na to, żeby nagrać ten odcinek. Dlatego ten odcinek pojawi się, ale pojawi się, nie wiem, w okolicach środy 29 czerwca, bądź też nieco później. Na pewno nie będzie tak, że będziecie musieli czekać kolejne dwa tygodnie na odcinek z Mai, że tak jakby przepadnie kolejka. Spróbuję nagrać ten odcinek i wrzucę go tak szybko jak się da, ale nie czekajcie, że będzie on 24 czerwca, no bo po prostu ja no nie dam rady, muszę się naszykować na ten wyjazd i muszę spędzić ten urlop tak jak się należy, tak jak należy spędzać urlop. Także mam nadzieję, że zrozumiecie. No i co, przechodzimy sobie już do odcinka dzisiejszego, który będzie takim odcinkiem luźnym, typowo simsowym, w którym będziemy cieszyć się końcówką ciąży Mai. Jak widzicie, Maja ma taki fajny strój, to jest jej piżama aktualnie, pobrałam ją z modów. Zaraz wam wszystko pokażę. No i jak widzicie, proszę, proszę bardzo, Maja jest już w ciąży. Jest w tej takiej simowej ciąży, tak jak się należy. Pewnie się zastanawiacie, jak to jest możliwe, że teraz jest w ciąży simowej, a wcześniej nie była, no bo też właśnie bardzo dużo z was pisało na temat tego, że nie ma tego nastrójnika. Jest w ciąży z Marcinem, tyle wam mogę powiedzieć na razie, a jak to zrobiłam i czy to wszystko w ogóle się uda tak, jakbym chciała, to się dowiecie dopiero, kiedy już Maja urodzi, bo na razie nie jestem sama do końca pewna, czy na pewno mój plan wypali, więc nic wam nie powiem. Maja zamawia, w ogóle tutaj patrzcie, jest trzeci trymestr, 19 godzin. Zamawia sobie teraz pizzę z Rena, bo jest głodna i ma ciążowe zachcianki. Jak zamówi tą pizzę, to wam pokażę właśnie jej stroje. Czekajcie, bo tu się muszę ogarnąć. Tak, Henio już wstał. Pizza jest w drodze. Henio, wstawaj z tej łazienki. Chodź tu. Chodź tu, bo twoja córka musi do toalety. Chodź, skorzystaj sobie. Tak, niestety ciążowe dolegliwości już Maja odczuwa. Henio, przebierz się może. W domu nic się nie zmieniało. Zmieni się dopiero po urodzeniu dziecka. Jedyne co to właśnie... O, zobaczcie sobie, Misiu został dostarczony i Stefan się tutaj patrzy, co to za nowy lokator tutaj jest. Henio, czy ty... Ja mam w ogóle wolną wolę włączoną znowu, czekajcie. Tak, wszystko jest ok, wolna wola była włączona. Czekaj, Henio, nie, zostaw na razie. Maja, w ogóle... Nie, czekajcie, pizza zaraz będzie. Chodź tutaj, Maja, poczekasz sobie na pizzę. Maria, gdzie idziesz? Nie, idź też sobie skorzystać. Zostawcie ten placek egzotyczny, czy co to tam jest. Jeszcze nic nie oglądałam, jeśli chodzi o nowy pakiet. Poza tym odcinkiem, który wam nagrałam, nic kompletnie nie wiem. Jedynie co, to tak sobie tylko przejrzałam szybciutko. Gdzie ta pizza? No Henio idzie po ciasto jednak. Dobra, niech idzie. Przejrzałam szybciutko tak w trybie budowania, co tam nowego, ale... no, ale jakoś tak, nie wiem. Dekoracje mi się podobają, obrazki mi się podobają, kwiatki, a reszta to tak... Tak na pierwszy rzut oka mogę powiedzieć, że mi się nie przyda. No. No, oni tam jedzą ciasto, Maja zaraz z głodu padnie, bo pizzy nie ma i... I nie wiem, co się z nią stało. Widzisz, Maja, masz zachcianki na pizzę i ci jej nie dadzą. To idź sobie weź ten placek egzotyczny. No nie przywieźli ci tej pizzy, no. Parzacy oszuści. A tak chciałam, żeby sobie zjadła. Ostatnio jak z Alą zamawiałyśmy dawno temu, to była pizza, a teraz jakoś nie ma. No trudno. Pan dostawca się zgubił. No, dobrze, to tak. Oni sobie tutaj jedzą, smakuje im ten placek.
I zaraz wam pokażę też stroje. Tutaj musiałam usunąć firanki z okien, bo był ten błąd właśnie, który był też w Zielonej Osadzie, że się pozmieniały kolory. I też zmieniły się kolory zasłonek w łazience, dlatego też zmieniłam je tutaj, bo no, tamten jeden nie działa, widocznie po prostu kolory z modów nie współgrają, no i nic się na to nie poradzi. Kolory z modów, w sensie, no wiecie, mody niektóre nie współgrają z tą nową aktualizacją, która była dotycząca zmiany świateł, no i chyba tak to po prostu można tłumaczyć, nie wiem jak inaczej. Co ty byś chciał? Entuzjazmować się przyrodą, wiesz co, Henio, idź sobie na ryby na razie, bo widzę, że czujesz się jak w klatce. To idź na ryby. Czekajcie, bo ja bym chciała jeszcze zobaczyć jedną rzecz. Okaż podziw, na razie nie, za chwilę będziemy tutaj miziać Maję po brzuszku. Ale najpierw chciałabym też zobaczyć, czy coś mamy tu nowego do gotowania. Sałatka owocowa, to jest na pewno nowe. O, klops po włosku, fajne. Zupa nowa. Zupa z małży. No i na razie tutaj widzę tyle nowości. A wykwintny posiłek? Chyba sałatka Cezar się pojawiła. Ten koktajl krewetek to nie jestem pewna. Bo to chyba mogło dojść z jakimś tam innym dodatkiem. Jajka, homar. Nie, no troszeczkę się pojawiło nowości. Fajnie, mamy co robić. A do pieczenia? Już tutaj nie mam rozwiniętych, mam tylko szósty poziom. Ale tutaj akurat nic nowego nie ma. Dobra. Na pewno wybierzemy się dzisiaj do restauracji. Postawiłam tak tą restaurację, która tam pojawiła się jako pierwsza, która wyskoczyła zaraz po instalacji tego dodatku. Zmień sobie strój. I idź na razie podlej roślinki. Chociaż nie, możesz w sumie zebrać plon, bo tutaj wszystko jest w tym dobrze. A ty, Maja, chodź, pokażesz nowe stroje. Czyli zaplanuj stroje. Nie ma kompa, chodź tu. Tak, no więc tak wygląda sukienka Mai, właśnie którą ustawiłam jej jako piżamkę. Ona ma też inne wzory, możecie sobie zobaczyć. Na przykład taki jest słodki. Zobaczcie sobie. Link oczywiście będzie w spisie modów na blogu, do którego link znajdziecie w opisie. To jest jej strój do snu. Jej strój na co dzień też pobrałam z modów. Ma taką sukienkę. Ona też ma bardzo dużo fajnych wersji kolorystycznych. Możecie sobie zobaczyć. Chociaż w sumie mogłabym dzisiaj zostawić jakąś taką. O, a może być. Tylko jeszcze ci zmienię kolor bransoletki i butów. Czekaj. I na jakiś taki bardziej pasujący. No, może być taki. I buty. Jakieś takie. O, mogą być te. Dobra. I jeszcze strój numer 2 ma. Taki, po domu bardziej. Taki. Powiedzmy bardzo, bardzo obcisły, ale chciałam, żeby miała jakiś taki dres w klimacie ciążowym. To są osobno spodnie i osobno koszulka. Te spodnie w ogóle są fajne, nie tylko tak na ciążę, tylko tak po prostu też. Widzicie, mają fajne wzorki. No i do tego jest koszuleczka, która też ma różne wzorki. No. Myśmy tu mieli wybrany ten chyba, co? Tak, ten. Starałam się dobrać takie neutralne, no bo Maja nie wie, co się urodzi, więc nie chciałam tutaj dobierać, czy to chłopiec, czy to dziewczynka, tylko tak po prostu. No dobra, to Maja, jesteś przebrana. I idziemy z powrotem do gry. Ojej, rachunki 7830, Maja zapłacisz. Tylko wiesz co, co? Dolegliwości, zmień sobie strój. No ja wiem, ja wiem. Tak, bardzo ładnie wyglądasz i chodź, zapłacisz rachunki. Teraz pizza przyjechała. No nie wiem, wcześniej może nie pracowali, to odbierz tą pizzę w takim razie, weź ją. No tak, no nie pomyślałam, że w sumie mogą nie sprzedawać pizzy o tej porze tak wcześnie rano. Także Maja, zjesz sobie teraz pizzę. Ciumcia. Ciumcia. Tak. Dobrze. To zaraz zapłacimy rachunki, najpierw sobie szamniemy coś dobrego. Wciąż się tam nie liczy kalorii. Nie ma ja.
Gdzie jest twoja pizza? Gdzie ty ją dałaś? Halo? Ale się zbugowało, weź kawałek. Odklej ją od ręki! Halo, Simsy! Maja, co ty robisz z tą pizzą? Gdzie coś stało? No ja nie wiem, i co ona teraz będzie... Simsy, kurczę! Ja chcę fajny odcinek nagrać, co wy robicie? I ona tak teraz będzie chodziła z tą pizzą w ręce? No co ja mam teraz z tym zrobić? Maria, może wziąć sobie kawałek? Zjedz to, udekoruj, możesz udekorować pizzę. Obejrzyj. Maja, oddaj to pudełko! No ja nie wiem sama. Zaraz coś z tym zrobię. Ach, jeju, Simsy! No nie mogę. No nie mogę, po prostu. Oddaj to pudełko. No tak, zaraz będziemy tutaj sprawdzać. Zapytaj o termin porodu, chociaż ty na pewno wiesz, ale zapytać możesz. Wkrótce, mamo, wkrótce. Wiecie co? Czekajcie, ja spróbuję skreślić to wszystko. Wejść nie może do trybu tworzenia Sima, może się odklei. Dobra. Sytuacja opanowana, pudełko się odkleiło. Maji jest niedobrze. Gdzie idziesz w ogóle? Idziesz do mamy objąć. No dobrze, to idź. No ale pizza nam przepadła. Został tylko ten kawałek i tyle. Nie ma tutaj nigdzie pudełka, co? No nie. W ogóle gdzie one poszły? Ty jesteś tu, a ty idziesz do Henia. Dobra, Maja, mama jest zajęta, choć zapłacisz jednak te rachunki teraz, opłacie. Myślę, że już żadna pizza ci w tym nie przeszkodzi. I będziemy dzisiaj szli do naszej, do tej nowej restauracji, tak jak już wam mówiłam. Jestem ciekawa, czy na pewno przebiegnie to zgodnie z planem, czy może niekoniecznie. Weź pocztę, bo mamy pocztówki pewnie, co? Tak. Pocztówka skąd przybyła? Tu jest pizza. Kurczaki. Przeklęta pizza. No i teraz jest. No i co? Tak, mamy pocztóweczkę. No i tu mamy jeszcze bardzo dużo zdjęć. W ogóle Maja ma zrobioną sesję ciążową. Później wam pokażę może jej efekty. Jak już się dziecko urodzi, to wtedy jakoś udekorujemy tutaj to mieszkanie. I ona tutaj czytała jakąś książkę ostatnio. Czekajcie. Która to była? Ta. A, właśnie. Mapa dróg, doskonalenie oka umysłu. I co ty tu jeszcze masz? To nie. To przeczytaj sobie to. No, wtedy, kiedy już zmienię domek, to wtedy... wtedy sobie to wszystko zobaczycie. Popraw humor. Okaż czułość. Co tu się znowu nie ten... Nie doczytało. Aha, tak, selfie naszego Henia się nie doczytało. Henio, jesteś brudny! Henio, brudas. Henio, brudas. Henio, idzie się myć. Weź prysznic. A ty tutaj już ogarnęłaś ten ogródek? No, zebrałaś plony, ale możesz jeszcze podlać. Podlać roślinki, a ty sobie miałaś czytać książkę. Co? Oglądasz coś, co ci się nie podoba. Miałaś książkę czytać. Tu chcesz nawet. Dokończ czytanie książki. Widzisz? Chcesz czytać książkę, a zaczęłaś oglądać film? W dodatku jaki? Masakra o północy 3. Kobiet w ciąży nie ogarniesz. Kobiet w ciąży nie ogarniesz, a Mai w ciąży to już w ogóle. Tak. Pojawiła się też propozycja w komentarzach, żeby Maria napisała książkę dla nowego członka rodziny, dla wnuka lub wnuczki i na pewno coś takiego też zrobimy i żeby Henio zrobił rzeźbę dla Mai i dla wnuka lub wnuczki i też na pewno tak zrobię, tylko na razie bym chciała, żeby to dziecko przyszło na świat. No i co ty robisz? Idziesz do taty? Objąć tatę. No dobrze. To Henio, skorzystaj z okazji. Zapytaj, czy możesz sprawdzić, jak dziecko kopie.
w łazience. Tak trochę słabe. No, jak uroczo. Tak. O, powiedz jej dowcip. Musisz. Puk, puk. Niech będzie. Tak. Oni tutaj będą niedługo wszyscy głodni, bo specjalnie też w sumie... Dobra, Henio, musisz wyjść z łazienki. Przepraszam bardzo. Chodź sobie tutaj. Specjalnie tak zrobiłam, no bo chcę iść z nimi do tej restauracji, więc... Więc nie chciałam, żeby byli jakoś tak bardzo najedzeni, więc też specjalnie jest tutaj ten placek. No bo to wiecie, że nie za bardzo syci. Co ty robisz? Nie, 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 stój! Gdzie idziesz? Tu jest zajęte! Nalej wodę? Aha, bo oni teraz wszyscy nałogowo piją wodę, z tego co zauważyłam. No dobrze, wiecie co? Jest 12. Ja nie wiem, ile nam tam zejdzie w tej restauracji. To możemy chyba iść, co? Wyjaw wielki sekret. No wyjaw mu sekret. Tylko chciałabym, żeby może oni się przebrali jakoś, czy oni się tam będą musieli z automatu przebrać. Ja nic nie wiem. Kompletnie nie wiem. Na wszelki wypadek. Henio, masz jakiś ładniejszy strój? No, nie wiem. Nie! Co ty tam robisz? Herbatę robi. Ja nie wiem, co oni dzisiaj robią. Dobra, koniec tego dobrego, Henio, zabieraj rodzinę, idziemy do restauracji. No jesteśmy, tak jak myślałam. Przebrali się, niestety. No jest, nie byłam na to przygotowana. Maria tak średnio wygląda w tym stroju. No bo już mamy wiosnę, więc nie potrzebuję tych rajstop w ogóle. Maja też w tej sukience w ciąży, to tak nie do końca. No ale dobrze, no. To jest szalona rodzinka. I co my tu w ogóle mamy? Mamy tutaj jakiś przedsionek, tutaj jakiś bar, tu jakieś miejsce, tutaj kucharza mamy. Fajnie zrobione, bo widzimy, jak przygotowuje nasze potrawy. Tutaj ćwirowie, widzę. Krytyk kulinarny. No dobra. Henio, co tutaj się da? Poproś o stolik, dokładnie. Poprosimy o stolik, zobaczmy. Czy wy jesteście razem z nim w grupie jakoś, czy coś? Czy ty będziesz czytać? Aha. A ty idziesz za Heniem, czyli nie idziecie razem. No i już to widzę. Ale dobra, tutaj testujemy nowy dodatek, więc... Nowy pakiet, więc zobaczmy. Czy idziecie razem do stolika? Idziecie. Henio, chodź. Jeju, jak ja się tym stresuję. Uwielbiałam w poprzednich częściach Simsów chodzić do różnych restauracji. Mam nadzieję, że tutaj też mi się to spodoba. Jesteśmy przy stoliku. O, tak. Super. Co ty tam rozmawiasz? Zajmij miejsce. Maja przegląda menu. I co tutaj mamy? Czekajcie, czekajcie. Proszę bardzo, to stolik smacznego. No dobrze. Obiad poza domem. Kto chciałby jeść obiad z paczki? Na pewno nie twoja Simka. No, na porządny posiłek należy się wybrać do restauracji. Dobrze, Heniu, siadaj. I co tu mamy? Czyli wy już pozamawiałyście, tak? To czekajcie, bo ja bym chciała zrobić fajnego screena. Znaczy się nie pozamawiałyście, tylko już się zastanowiłyście. Musimy upamiętnić wyjście do restauracji pierwsze. Dobra. Już mam gotowe i zobaczmy, co tu dalej będzie się działo. Czy my tu musimy kogoś zawołać, coś zamówić, czy coś? Pani kelnerko? Restauracja? Ja tu nie wiem. A może na ciebie? Nie. Czemu gadacie? Nie, 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 siedź tu. Siedź tu przy tym stoliku. Jak oni się będą przesiadać, to się zdenerwuję. Czy możemy tu kogoś zawołać? Halo, jakiś kelner? Restauracja? Zamów do stolika. No, Henio. Chodź tu, pani kelnerko. O, dobra. Wybierz maksymalnie po jednym daniu i napoju dla każdego Sima. Czyli... A skąd ja mam wiedzieć, kto dostanie co? No dobrze.
No, to może, żeby rumianek na uspokojenie, woda gazowana, sok z lodem. To może sok z lodem? Aha, tak to działa. Tak, to dla wszystkich będzie sok z lodem. Przystawki, romantyczne bekonowe płatki, miodowe przekąski z całego świata, pokrowane mięskie gałązki. Aha, ale tutaj. Czyli po jednym z każdej kategorii, tak? No to miodowe przekąski. Dla Mai. Aha, ale tutaj. Czyli po jednym daniu, tak jakby z jednej kategorii. Nie mogę teraz tutaj dać na przykład. Zobaczmy, co my tu mamy. Jeju, jaki tu jest fajny wybór. Podoba mi się. O, Saigonka. Możesz? Nie, to się zmieniło, tak? No to weźmiemy sobie na razie przystawki jednak. A potem najwyżej zamówimy. Tutaj płatki będą dla Marii i mięsne kąski dla mężczyzny, dla Henia. Dobra, no i zobaczymy. 64. Co my tu jeszcze mamy w ogóle? Aha, tylko desery. No w sumie tak. Czy ja wiem, czy jest aż taki wybór? Czy ja wiem, czy jest aż taki wybór? No, napojów jest spory, ale dań? No, mam mieszane uczucia. Dobra, testujemy dalej. Halo, halo, składamy zamówienie. Idzie tutaj ktoś do nas. Tak, pani miła, pani Alicja Kopytko. Genialnie. No i co tu się dzieje w tej restauracji? O. Tak, piszę moim piórem z osady. No wiem, wiem, wiem. Bo ja mam tego moda wgranego i wszyscy tym piszą, chyba tak? Dobrze mówię? Nie wiem, albo piszą po prostu wszyscy tak. Ale mi to wygląda na moje pióro z osady. Czy to jest pióro z zielonej osady, proszę pani? Tak czy nie? Tak czy nie? Chyba tak. Nieważne. Henio, jaka mina. Po prostu Henio dance. Henio rapuje. Yo, yo. Dobrze. Henio, zadowolony jesteś? Bardzo? Dobrze. Wyglądają na zadowolonych, tylko dlaczego wy rozmawiacie? Tutaj przekazuję zamówienie, bardzo milusio. Tylko dlaczego wy gadacie z ludźmi ze stolika obok? I w ogóle dlaczego tutaj jest to w takim dole i to mi przeszkadza akurat? Maja, jak się czujesz? Bo ty jesteś w ciąży, więc trzeba o ciebie dbać. No, jesteś głodna. Mam nadzieję, że wkrótce już dostarczą nasze jedzonko. Albo przynajmniej piciałki. No i gadacie z osobą obok. Czy ty tu masz muszelki z czekoladowym kawiorem? No miło. Panie kucharzu, tutaj mamy kobietę w ciąży, powinno być pierwszeństwo. No dobrze. I co? No jakieś takie animacje fajne, ale nie fajne. Nie wiem sama jak to ocenić. Heniu, gdzie idziesz? Idziesz do toalety. No dobrze. A musisz? No musisz, przepraszam, nie zauważyłam. A gdzie tu mają toaletę? Pokaż, Henio. U góry? Serio? Tu jeszcze tu jest jakaś góra? Boże drogi, jak tu się ciężko steruje kamerą. Nie wiem, czy tylko mi. Tu jest toaleta u góry. Dobra, co tu jeszcze jest u góry? Aaa, taki fajny ten. Ja, jak to jedzenie? Halo, halo, czekaj, ze. Stop, 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 stop. Henio, tutaj jedzonko na ciebie czeka. No, ładnie to wygląda, tylko Henio poszedł siusiu. Henio musiał jak zawsze wiedzieć lepiej. No, pięknie. Pokażcie to te dania. No. No, powiedzmy. Dobra. Wiem, że dużo oglądam, ale jestem bardzo ciekawa, jak to wszystko tutaj im wyszło. Henio zaraz wróci. Szamacie, tak? Zjedz, zrób zdjęcie, udekoruj. Maja, zrób zdjęcie. Zrób zdjęcie. To już ci. Nie gadajcie na razie. Maja zrobiła foteczkę.
drugi poziom wykwintnego gotowania. O, zdjęcie można znaleźć w wyposażeniu. Świetnie. Szamasz i szamasz. Maja, na razie Maria tutaj wsuwa, aż jej uszy trzęsą. Chyba jej smakuje. No, chyba ci smakuje. Wygląda jak chomik. Nie? Nie smakuje ci? To złóż skargę. Gdzie tu jest? Gdzie tu jest kelnerka? Czemu dostaliśmy niedobre jedzenie? Przekaż zniewagę szefowi kuchni. Przekaż zniewagę, niedobre jedzenie. Fuj, Henio jest niezadowolony. W ogóle nie zdążył skorzystać z toalety, bo za szybko przynieśliście to jedzenie. Chcemy wymianki. Gdzie ty idziesz z tym? No nie! Ble. Opinia Henia o tym dodatku, proszę bardzo, o tym pakiecie. Ble. Niestety, łapka w dół. Tak, genialny screen, proszę bardzo. Ble. No i co dalej? Czekajcie, kurczę, jak mi się tu ciężko steruje. Przykro mi, że nie smakowało pełne jedzenie. Natychmiast powiadomię o tym szefa kuchni. Przepraszam za niedogodności. No chodź, usiądź sobie tu. Chodź, Henio. Ale wam smakuje, tak? Henio zaraz jeszcze na to wszystko się zsiusia. Aha, czyli Maria się nauczyła gotować to danie, które sobie zamówiła. No świetnie. Gdzie ty idziesz? Klienci są wściekli! Co tam się wyprawia? Weź się w garść i przyrządź coś lepszego! No! Dostałeś ochrzan. Co my tu w ogóle mamy dalej? Interesujący smak. Trawa molekularna. A Henio? Henio nie ma nastrójnika, bo nie zjadł jeszcze. Nie wiem. Napiszcie, co wy sądzicie o tych restauracjach, czy wam się podobają, czy nie, czy uważacie, że to jest dobre, czy niedobre. Ja nie wiem, ja mam chwilowo mieszane odczucia. Z jednej strony jestem zadowolona, a z drugiej strony jakoś tak wyobrażałam to sobie trochę inaczej. Dziwnie się tu zachowują te simy. Gdzie ty jesteś w ogóle? Wracasz do stolika, mówisz? Dobrze. No spoko. Henio, gdzie idziesz do toalety? No ciągle łażą. No moja wina też w tym trochę, bo nie przystosowałam ich. Nie przygotowałam ich chyba do tego wyjścia. Mamy w ogóle wieczór. Wiecie co? Wracamy. Jak tu się w ogóle płaci? Czy tu się płaci przy tym miejscu? Czy gdzie? Czy jak? Zakończ posiłek i zapłać rachunek. No to Henio sobie skorzysta i zakończymy. Tak, wytarłam sobie nos, w sensie, nie wytarłam, podrapałam się w nos podczas mówienia i miałam przez chwilę głos jak kaczka. Super. Tylko ja mogę takie rzeczy robić. Że sobie przysłaniam usta przed mikrofonem. Henio, zakończ tutaj. Idziemy do domu, dania od Marii najlepsze. Oni nie wiedzą, nie znają się, jakieś kuchnie molekularne, by tu dali jakiś krupniczek od babuni, a nie... Albo pomidorową, albo rosołek, oni nie znają takich dobroci. Albo pierogi, nie jakieś tam tacki z mięsem, nie wiadomo co to jest. Henio, ty miałeś zakończyć posiłek. Co on robi? Henio, ja cię proszę. Dziękujemy za wizytę, co? W naszej restauracji skosztowanie naszego menu z funduszy rodziny zostało automatycznie prowadzone, ponieważ są odpowiednia ilość simoleonów. Idziemy stąd. Do widzenia. Wracamy do domu. Dobrze, wróciliśmy i teraz tu zarządzamy domowe życie. Przebierz się, Maria. Tak w sumie na dworze, no to trudno. Jedynkę, ty się przebierz w swój nowy dresik. To jest dwójka i chodź sobie od razu skorzystać, moja kochana Maju, a ty też sobie zmień strój na jedynkę. I chodź, obejrzysz sobie wiadomości. Oglądaj kanał wiadomości. Ty,
Chodź tu, zobaczymy. Masz tutaj herbatę, to sobie wypij ją, skoro już ją... Aha. Jeszcze się zaparza, no to kurczę, coś długo. Maja, chodź, bo ty jesteś główną bohaterką tego odcinka, tylko tak jakoś te restauracje ci ukradły fame, wiesz? No, ale jest w ciąży, widzicie, wygląda uroczo i właśnie chciałam, żebyśmy sobie mogli na nią popatrzeć w tym odcinku, kiedy jest w tej ciąży. Nie wiem, co tu się wyprawia. Gdzie idziesz? Idziesz zdrzemnąć się. Jesteś głodna jeszcze, weź sobie zjedz tą pizzę. Mam nadzieję, że tym razem się nie zbaguje. Pięknie wygląda z tym brzuszkiem. Zobaczcie. No. Bardzo mi się podoba. Mam nadzieję, że wam też. Mam nadzieję, że spodobał wam się ten odcinek i to, że wybrałam się z wami do tej restauracji. O, czekajcie. Epickie. Pięknie. Maja i ciążowe zachcianki. Chciałam właśnie zobaczyć to pierwszy raz z wami na nagraniu, żebyście widzieli moją reakcję, żebyście mogli też podzielić się ze mną waszymi odczuciami. Herbata się chyba tam zaparzyła, dobrze słyszałam? Nie, no co się tu zepsuło? Czemu tu jest tyle bugów? Mnie to denerwuje. Co tu się zepsuło znowu? Przecież to się krótko zawsze parzyło. Oj, Simy, Simy, coś też jakoś tak nie bardzo jesteście na... W ogóle czemu ty chodzisz i oglądasz te wszystkie zwierzaczki po całym domu? Chodź tutaj sobie obejrzyj telewizję. Maria, chodź. W ogóle widzicie, jak ta podłoga się tutaj tak dziwnie psuje. Ona jest też z modów. W ogóle właśnie zmieniłam ustawienia. Mogliście tutaj też zobaczyć na początku odcinka, że zmieniłam te ustawienia na bardzo wysokie oświetlenia. No i faktycznie przechodzi to słońce przez te okna. Nie laguje mi to gry, także najpewniej tak zostawię. Jakiś to tam zawsze bajer jest, ale żeby to jakoś tak bardzo mi pomogło w grze, to nie sądzę. No to co, ja będę już kończyć ten odcinek. Tak niedługo chciałam powiedzieć, będę już kończyć ten odcinek. Mam nadzieję, że podobało wam się, tak jak już mówiłam. Nie zapomnijcie zostawić komentarza. W następnym odcinku już wszyscy dowiemy się, czy Maja będzie miała córeczkę, czy synka. Jestem bardzo ciekawa. Tak jak wam mówiłam i pamiętajcie o tym, odcinek się nieco opóźni. No. Maja idzie posprzątać sobie talerz. W ogóle chciałabym jeszcze, żebyście sobie na nią popatrzeli, no bo ona tak uroczo wygląda w tej ciąży. Genialnie. I te stroje też są świetne, moim zdaniem. Pięknie. Szkoda, że właśnie ta ciąża w Simsach trwa tak krótko. I gdzież objąć? No to chodź. No, to tak jak mówię, mam nadzieję, że podobało wam się i do usłyszenia już wkrótce w kolejnych odcinkach. Pa, pa.